Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pan Złotko. Dość znowu po długim czasie jesteśmy na miejscówce, gdzie byłem w jednym z swoich poprzednich odcinków, czyli pod autostradą A4. Trochę się tutaj zmieniło, niewiele, ale zawsze przyroda postępuje. Tutaj się zrobiła taka mała wysepka, że tak powiem, się oddzielił trochę nurt. Może tam będzie jakieś ciekawe miejsce tutaj w tym miejscu. Myślę, żeby sobie dłubnąć. Na razie robię sobie mały rekonesans. Taki sprzęcior dzisiaj zabrałem, czyli no standardowo płucznia, miski, pompeczka oraz łopata, wiadereczko, wiadomo, do zbierania materiału. No i co, jest tutaj w miarę fajny materiał. Żwirowy, dużo głazów. No co, to są bardziej takie kostki brukowe, one są po starej budowie mostu. Tutaj mam fajną strukturę, taki spad, na którym mogę umieścić swoją płucznię. Myślę, że ją gdzieś tutaj sobie umieszczę i na początek będę sobie dubał gdzieś tutaj w tych okolicach. Tu w tym miejscu gdzieś sobie będę dubał, ponieważ tutaj ładnie ciśnienie nam opada. Tutaj rzeka bardziej rwie, jak widać nurt idzie tamtym brzegiem. A sobie tutaj będę z tej strony coś dubał, może tutaj przy tych wielkich głazach, bo tu są takie kamole wielkie. Oj, prawie się potknąłem. Tutaj przed tymi kamolami też może być coś ciekawego. No to można fajnie płucznią tutaj, znaczy pompą sobie wydubać. Też odkładają się różne takie piaski za tymi większymi kamieniami, na przykład w tych miejscach. Może tak tego na razie nie widać, bo oświetlenie jest słabe tutaj pod mostem, ale tu dobrze widać, że za kamieniem się odkłada piasek. Widać też zawirowania trochę, może. No, tak więc przystępuję do ustawienia płuczni i będę sobie dubał coś przy tym miejscu. Tutaj to sobie wykopuję stąd. Taki ładny materiał, nie wiem czy widać, dużo kwarcy, granit, bazalty, wszystko. Na płuczni już się trochę odłożyło ciężkich materiałów, typu jakieś gwoździe. O, jak widzicie, to jest jakiś stalowy ten, metalowy element, bo nie chcę zejść z płuczni. Tak samo tutaj. Ciekawie. No trochę tego żelastwa jest. Tutaj w tej rzece jest od cholery kulek ołowianych po... O, policja jedzie. Kulek ołowianych po myśliwych. No jak widać, taka jest tam okolica. To jest praktycznie w środku lasu i pod A4. Tak więc no tutaj myślistwo jest mocno rozwinięte. Dobra, używam pompy, tutaj w tym miejscu sobie pobieram, trochę muszę łopatą sobie poluźnić materiał, ale tutaj, nie wiem czy to widać, dokopałem się do takiej rdzawej frakcji, bardzo rdzawa, tutaj są jakieś elementy metalowe, no będę tutaj sobie rył, powiedzmy przez pół godzinki sobie to przepłuczę, zobaczę co z tego wyjdzie. No a jak będzie obiecująco, to się z wami zobaczę i pokażę wam jak to wyszło. Ewentualnie się potem przeniosę tutaj, w te okolice. Sprawdzę co tutaj będzie. Tam chciałbym kiedyś za ten zakręt pójść, bo on idzie w tamtą stronę. I naprawdę fajnie tam można by było sobie poszperać. Ale to innym razem. Może nawet jakby ktoś ze mną przyjechał, byłoby fajniej. Zawsze eksploracja miejscówki więcej niż jedną osobę jest bardziej przyjemna. Dobra. Patrzymy co tutaj będzie. Na razie sporo żelastwa się odkłada. No i co? Do zobaczenia później. Dobra. Myślę, że czas pokazać wam efekty mojej pracy. Trochę się już na burze zbiera, jak widać. No. Chciałem poczekać, aż się trochę wyczyści tutaj.
żeby taka mgiełka przestała być. Jak widzicie, dokopałem się tutaj pompą do granitu, do kostki brukowej, która jest wyłożoną. Znaczy ona jest wyłożona tutaj pod całym tym mostem. Tu jest siatka podtrzymująca całą konstrukcję, żeby się nie obsypała. A tutaj jest pewnie wyłożone na jakiejś tam głębokości, tak jak tutaj, kostką brukową. O! I tutaj jest zrobiony już taki spad, bo jak widać, tu jest taki róg, albo to jest po prostu wielki jakiś głaz. No ale na to udało mi się ładnie wyczyścić tą dziurę. Jak widać, materiał ładnie tutaj sobie się odłożył. No i zaraz będziemy puchać. O ile nie przeszkodzi mi burza, bo ja będę musiał się zbierać, zanim droga będzie lekko, że tak powiem, nieprzejezdna. Ciekawe, co to jest. Czy to jest skrzep? Wygląda mi na skrzep jakiś, na jaja. Na glony to nie wygląda. Ciekawe. Taki off-top. No dobra, przepukuję to do wiaderka, to spłuczę. No i potem będę Wam pokazywał wyniki. Taki musi być króciutki materiał, bo ostatnie były przydługawe i nie chcę, żeby ten był jakiś mega długi, tak więc on będzie taki bardziej treściwy, taki bardzo króciutki wypad. Majóweczka, to trzeba korzystać. Dobra, puczemy. Dobra, jestem przy odpukiwaniu materiału, wyjmuję gumę. O. Trzeba ją zrolować. Oj, tak. O. Trochę mi niewygodnie, bo robiąc wszystko jednoręcznie i trzymając tą, powiedzmy, zrobimy w ten sposób. Ciach. Teraz to ładnie opuczemy. A jak widać, nawet tutaj pod tą skocznią znajduje się trochę piachu, to trzeba to wypłukać. Inspekcje też trzeba. O! Ciach, ciach. Raz, dwa. Trochę zmniejsze powiększenie. No i cyk. Tu mamy gumę. Możemy tłucznię wyjąć. O. Dobra. Zrobię cięcie i będę pukał materiał. Dobra, jak widać, materiał mam w misce. Mam tutaj taką elegancką tą sitko. Kupiłem sobie w tym wędkarskim. O dziwo, są takie rzeczy w wędkarskim. Chcę sobie odpukać po prostu, znaczy przesiać z tych grubszych tych kamyczków. I widzicie, tutaj jest pełno drutów, tu jakiś drut, tu jakiś drut, tu drut, wszystko drut, po prostu metal. Tak to wygląda, taka frakcja. Tu w tym nic ciekawego nie będzie, bo sama drobnica praktycznie, dlatego chcę to sobie odsiać. Może dla, powiedzmy, tu sobie wolniemy. Nic ciekawego. To sobie szybko mogę sobie obmyć. O, ciach, tego już nie potrzebujemy. Dobra. Mam miskę. No i patrzymy, co takiego udało się zdobyć dzisiaj. Trochę tego jest. Jak z jednej tej włóczni mamy takie trzy garści materiału. Całkiem spoko. Skuczemy szybciutko. Sądzę, że to będzie bardzo dużo śrutu. Tak jak już wspominałem, okolica bardzo pożądana dla myśliwych. Akurat kuczę z miski do miski, żeby sobie później to jakoś bardziej dokładnie odpukać. Za chwilę się serio zbiera na burzę. Ma być burza do końca dnia, tak więc będę zawijał do domu, ale chcę, żeby był taki w miarę krótki materiał.
Dobra, jeszcze sobie to trochę zagęścimy. No i widzicie, teraz z takim telefonem, z takim sprzętem można spokojnie jeździć, nagrywać filmy, bo on nie telepie mi się obraz, jest ostry. Dobra, patrzymy, co my tutaj mamy. Akurat ja stoję teraz pod tym wiaduktem, więc nie będzie tego widać za bardzo. O, a nie mówiłem? Patrzcie, ile ołowiu. Tu jest ołów. Widać? Te czarne kulki to jest ołów. O, trochę dużo śmiecia jest w tej rzece. Musiałem sobie przytrzymać trochę inaczej. Tu chyba nawet złoto jest. Chociaż tak. Podejdźmy sobie do słońca. O, nawet granacik się znalazł jakiś mały. No ale jak widzicie, to jest wszystko ołów praktycznie. Tu jest drobinka złota. Widzicie? To jest drobinka. Fajnie, fajnie. Tu jest granacik kolejny. O, proszę bardzo. Nawet dwa, tylko drugi jest taki mniejszy. Tutaj są kolejne dwa. No one są takie w bardzo małej postaci. No ale takie maluszki. Większość rzeczy pewnie będę miał jeszcze tutaj w tej misce. No ale jak widzicie, taki to wypadzik. Chciałem sobie zrobić rekonesans. Ołowiu jest tutaj od cholery. Tutaj też jakiś mały kuleczka ołowiana. No jak widzicie, są te kulki. One są różnej wielkości, bo różna amunicja, albo po prostu już się potępiło. Po prostu już erozja rzeki zrobiła swoje. Dobra. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście możecie czekać na kolejne odcinki. Możecie, prosiłbym, żebyście zostawili dzwonek na dole pod filmem, żebyście dostawali wszystkie powiadomienia. Chociaż większość widzów i tak jest na bieżąco zawsze. Dziękuję Wam i do zobaczenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że w trochę innym miejscu, nie w tych miejscach, gdzie zawsze jestem. Mam w planach pojechać no bardziej na południe Polski. Kłodzko, te rejony, Bolesławiec, zobaczymy. Dobra, na razie, trzymajcie się, cześć!